Ej ty, jeżeli tu jesteś, prawdopodobnie pragniesz skinów do Valoranta. Okej, jako iż jesteś Polakiem, nie możesz przejść obok tego filmu obojętnie. A więc teraz pytanie, czy jest jakiś sposób na darmowe skiny w Valorancie? Otóż taki nie. Oglądaj do końca cały materiał, aby dowiedzieć się, jakie są sposoby na darmowe skiny bądź tańsze skiny w tej gierce. Jeszcze szybkie info, w poprzednim filmie zrobiłem dla was konkurs na przepustkę, więc jeżeli chcecie wygrać, to macie link w karcie, a ja już bez przedłużania mówię wam o moich sposobach. Amazon Prime. Zacznijmy od tego, że mogliśmy dostać praktycznie za darmo mega rzadki skin, który był do zdobycia za Amazon Prime do shortiego. Według mnie wyglądał on nawet spoko, plus to, że jest on mega rzadki wśród valorantowych graczy, no bo nie dużo osób go ma, więc jeżeli ktoś go zrobił, to możecie się teraz flexować, bo już nie będzie on do zdobycia. Oprócz tego możemy dostać jakieś inne gadżety z Prime'u, na przykład jakieś fajne tło czy przywieszki, więc jeżeli chcecie uzyskać jakieś fajne gadżety, to możecie zawsze zrobić to Amazon Prime, więc to był pierwszy sposób na takie jakby darmowe rzeczy. Skiny za level na postaci. Obecnie w Valorancie możemy dostać skiny do Ghosta, Frenziego, Shortiego, Szeryfa i Klasika za darmo. Przez wbicie odpowiedniej ilości expa na danym kontrakcie agenta możemy odblokować skina na przykład do Klasika, no albo tych innych pistoletów, które wymówiłem przed chwilą. Niestety żadnej kostki bądź jakiegoś fajnego karabinu nie dostaniemy dosłownie za free na ten moment, lecz jesteśmy w stanie uzyskać go za wiele niższą kwotę poprzez tureckie konto, ale to zaraz wam powiem. Tureckie konto. W Turcji jest strasznie słaba gospodarka, przez to Valorant pointsy są o wiele tańsze niż w Polsce. Za najdroższy pakiet, jak zapłacicie u nas, będzie to 300 zł, a w Turcji będzie wynosić to około 160 zł. Dlatego jest to w jakiś sposób opłacalne, aby tworzyć tureckie konta, bo możecie wtedy zaoszczędzić na tym dużo siana. Jeśli was interesuje, w jaki sposób zrobić tureckie konto, to wpiszcie sobie w YouTube'a, jak stworzyć tureckie konto w Valorant. Tylko ostrzegam, wtedy musicie kupować Valorant pointsy poprzez NEB, ponieważ twój bank czy Paysetcard stwierdza, że ej, coś jest nie halo i zakup idzie z innego kraju. Nocny rynek. Kolejną opcją, aby uzyskać skiny taniej, jest Night Market, który akurat ma się pojawić w grze za dosłownie parę dni, więc wtedy dostajecie parę kart, które musicie otworzyć i to, co wam wylosuje, jesteście w stanie kupić za znacznie tańszą kwotę. Night Market można nazwać po prostu promocją na losowe skiny, więc no nie macie 100% szans, że wypadnie wam coś fajnego, ale jednak macie aż 5 kart, więc może coś z nich oddać. Mój na przykład chyba pierwszy skin do Vandala był to Vandal Prime i kupiłem go za połowę ceny w Night Markecie, więc życzę wam powodzenia, bo już za parę dni. Karnet. Za wbicie całego darmowego karnetu otrzymujemy darmowego skina, w tym przypadku do Shortiego. Ogólnie to jeśli nie posiadasz dużo pieniędzy, a masz zamiar wydać na Valoranta, żeby mieć jakieś fajne skinki, to najlepszym sposobem na dużą ilość fajnych skinów dla ciebie może być przepustka, która zaledwie kosztuje 50 zł, a w zamian za nią otrzymujemy aż 12 skinów, plus ten darmowy Shorty, który jest na końcu. Konkursy. Bo ostatnim sposobem, w jaki można legitnie zdobyć darmowe skiny do broni, są to rozdania przepustek przez na przykład twórców takich jak ja. Wiadomo, że jest to tylko jakiś procent szans na wygraną, lecz skoro ich jest dużo, to zawsze wiesz, możliwe, że to ty wygrasz, więc warto próbować, uwierzcie mi. Ja sam kolejny konkurs organizuję na 8500 subów, więc warto brać udział. W dzisiejszym filmie dowiedziałeś się o wszelkich sposobach na darmowe skórki do broni w Valorancie. No bo aktualnie Riot nic nie planuje, aby rozdać jakiś grubszy darmowy skin na przykład do kosy dla wszystkich graczy. Jakby to się wydarzyło, to śledź mój kanał, na pewno was o tym poinformuję. Doceni odcinek łapką w górę i subikiem. Ja będę spadać. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.